która będzie tworzyła miejsca pracy, będzie walczyła o każdego obywatela, każdego człowieka. 25. proszę Państwa o głos na listę numer 3. Lista numer 3, Sojusz Lewicy Demokratycznej, Unia Pracy i tam moja skromna osoba na 10. pozycji. Proszę Ci Państwa o ten głos i zapewniam, że jeżeli jest LD, to będzie duże poparcie. Będzie żyło nam się lepiej w Europie, a tym samym w Polsce. Ale w listopadzie również wybory do samorządu lokalnego i Sojusz Lewicy Demokratycznej w Kaliszu w każdym okręgu wystawia wspaniały kandydat. Są z nami dzisiaj kandydatka na prezydenta miasta, Karolina. Są liderzy poszczególnych okręgów wyborczych. Proszę Państwa w listopadzie o głos również na Sojusz Lewicy Demokratycznej i na Karolinę. Zapewniam, że piękna młoda kobieta zrobi wszystko, żeby żyło się jak najlepiej. A może rzeczywiście czas już na kobiety i myślimy jako SLD, że czas nastał w Kaliszu, żeby stery władzy przejęła kobieta. Proszę Państwa o ten głos w listopadzie na Sojusz Lewicy Demokratycznej i również w maju na listę numer 3 SLD Unia Pracy. I myślę, że dzięki Państwu poparciu spotkamy się za rok, jak zawsze, w Parku Przyjaźni z nowym prezydentem, z nowymi radnymi i z silnym SLD w Parlamencie Europejskim. Życzę Państwu wiele wspaniałych dzisiaj jeszcze wrażeń. Za chwilę koncert, ale myślę, że kilka zdań również powinni do Państwa powiedzieć kandydaci SLD w wyborach samorządowych. I zaczniemy chyba od Karoliny. Proszę bardzo. Tak, Karolina raz będzie śpiewać chyba. Nie będę jeszcze śpiewać. Bardzo serdecznie dziękujemy Państwu. Ja mówię to w imieniu wszystkich tutaj zgromadzonych na tym podium. Dziękujemy pięknie za to, że Państwo odpowiedzieliście na nasze zaproszenie jak co roku i przybyliście dzisiaj, żeby z nami być, żeby z nami się bawić, żeby spotkać się również z naszą gwiazdą. Drodzy Państwo, tak jak powiedział Leszek Aleksandrzak, zapraszamy również w dniu wyborów do Europarlamentu, abyście na naszą listę oddali głos, abyście oddali głos na Leszka Aleksandrzaka, to jest poseł z naszej ziemi. I wszyscy go przecież znamy i przedstawiać go nie trzeba, ale również prosimy o to i wykorzystamy niestety trochę politycznie tą wspaniałą imprezę, ażebyście w dniu wyborów samorządowych, będzie to kampania jesienna, ażebyście o nas pamiętali, ażebyście pamiętali o kandydacie na prezydenta miasta, bo to są równie ważne, niezwykle ważne wybory, które mają wpływ na funkcjonowanie tego miasta. Wiemy, co w tym mieście się dzieje, widzimy, jaki jest stan ulic, jak wygląda miasto, jakie mamy bezrobocie w mieście, co potrzeba ludziom. My jako opozycja w Radzie Miejskiej Kalisza głosowaliśmy i będziemy głosować zawsze przeciw podwyżkom, podwyżkom za wodę, podwyżkom podatków, podwyżką opłat za śmieci i wszelkiego rodzaju obciążeniom, które funduje nam prezydent Janusz Pęcherz wraz ze swoimi współpracownikami, między innymi z panem Danielem Sztanderą. Jesteśmy temu przeciwni. Jeżeli wy Państwo, drodzy, jesteście równie temu przeciwni, to prosimy o głos na Sojusz Lewicy Demokratycznej. Chcemy zmienić tą ekipę, która funkcjonuje w tym mieście od 12 lat. Wystarczy. My mówimy wystarczy, mówimy nie. A jeżeli zechcecie Państwo, żeby tym miastem zarządzała kobieta, mam nadzieję, że tak, to również o ten głos proszę na mnie. Dziękuję serdecznie, życzymy dobrej zabawy i prosimy o pamięć o nas. Dziękuję. Szanowni Państwo, może kilka słów. Jeszcze raz przedstawię ekipę SLD. Leszek Aleksandrzak, Karolina Pawliczak, Zbigniew Włodarek, Kamila Majewska, Tomasz Grochowski i jest jeszcze z nami szef miejskiego OPZZ-u, pan Jan Kieszkowski. Dziękuję wszystkim Państwu za przybycie do dzisiaj do Parku Przyjaźni na imprezę organizowaną przez Sojusz Lewicy Demokratycznej, przez Radę Miejską, Radę Powiatową, przez Stowarzyszenie Razem dla Powiatu. Bardzo miło nam kolejny raz Państwa gościć w Parku Przyjaźni. Zapraszamy
ze wszelkimi problemami dotyczącymi miasta, ale również kraju, do biura poselskiego posła Leszka Aleksandrzaka. W tym samym miejscu przy ulicy Legionów 46 mieści się siedziba Sojuszy Lewicy Demokratycznej, gdzie również czekają zawsze na Państwa radni. Jednocześnie przypominam i kolejny raz, myślę, że dobrze to powiedzieć w tym miejscu. Sojusz Lewicy Demokratycznej od 2 lat organizuje porady prawne. Skorzystało z nich ponad 2000 osób. One odbywają się kilka razy w tygodniu. Jak ktoś z Państwa ma problem prawny z zakresu prawa pracy, prawa gospodarczego, prawa cywilnego oraz prawa rodzinnego, może u nas uzyskać takie porady. Jeszcze raz serdecznie zapraszam. Nie będę zabierał cennego czasu, życząc Państwu wszystkiego dobrego w tym dniu, w dniu Święta Pracy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo organizatorom, sponsorom. Ja jeszcze tylko przypomnę, że czeka również na Was po koncercie coś ciepłego, coś na żołądek, zasponsorowanego przez posła Leszka Aleksandrzaka, a więc przepyszna grochóweczka, a więc po takich emocjach duchowych czas będzie na cielesne. Słuchajcie, jak już mówiłem,